Witam moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnej części szachów ze mną. Dzisiaj mam dla was kolejną świetną partię z grona tych arcymistrzowskich derby Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Po stronie białego, czyli tego jak widzicie po słupku przewagi tego, który ma tę partię przegrać. Stanął niejaki, nie wiem, może kojarzycie, Samuel Raszewski. No, oczywiście to był żart, no wiadomo, jeden z lepszych graczy w historii. I w tamtych czasach to jest rok 1970, turniej Palma de Mallorca. No i derby Stanów Zjednoczonych, tak jak mówię, po stronie czarnego, czyli tego, który jednak wygrał. Także Amerykanin, oczywiście legenda, więc no sami już pewnie wiecie, o kogo chodzi. Robert James Fischer. Tak jest, grający czarnymi kolorem i który, no, to już jest taka taktyczna końcówka, który no bardzo ładnie to wykończył w swoim nienagannym stylu, bo wiadomo, dla niektórych Fischer do tej pory jest mistrzem świata, ponieważ nigdy nie stracił tytułu wygranego w meczu z Borysem Spaskim. Chociaż no formalnie tak dla mnie, no jednak stracił go, no bo nie stanął do obrony, więc no cóż, no przykro mi. Powinien stanąć, nie stanął, więc no nie obronił tego tytułu, więc no przykro mi. Całe szczęście ruch czarnego, bo gdyby białego, no to szach, pyk, 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 z matem. Ruch czarnego. Zatem co my tutaj właśnie musimy zrobić? Przede wszystkim no jest tutaj groźba wjazdu, która jest no niefajną groźbą, trzeba przyznać. Jeśli zapobiegniemy tej groźbie wjazdu, jest też fajna groźba zabicia wieży za darmo. Zatem więc ruchy pokroju widełki królową tutaj no nie sprawdzają się, no bo na ten ruch królową dostajemy mata w trzech, tak jak pokazuje słupek, więc no ten ruch jest totalnie, gdyby nie było tej groźby tutaj, no to jak najbardziej spoko, no zdobywamy figurę, no bo gdyby po tym ruchu poszła wieża tu, no to jest mat, prawda? Więc no właśnie. Więc co my tutaj możemy zagrać innego? No to skoro mamy groźbę tutaj wjazdu, tak? No bo atakują. Może spróbujemy jakoś przesłonić linię F. I przy okazji zaatakować naszego przeciwnika. Jego wieżę. No bo też zwróćcie uwagę, iż głównym motywem tej pozycji jest słabość pierwszej linii białego. Jeśli wieża by odeszła gdziekolwiek, więc na przykład, no gdyby teraz wieża zabrała piona. No dobra, załóżmy. Gdyby wieża zabrała piona, to jest mat. Zatem trzeba coś z tym zrobić. Fajnym ruchem jest, wydaje mi się, królowa na F4, która no blokuje. Blokuje tę linię. Jednocześnie atakując wieżę. I to jest bez znaczenia, że ta królowa tutaj teraz jest groźba zabicia wieży. No bo jest mat, prawda? No niemniej po tym ruchu biały ma fajną, nawet logiczną obronę. Może zagrać królowa B5 z obroną. Nic się tutaj jakoś specjalnie nie dzieje. Po wieży na B po prostu sobie odejdzie. Po wieży tutaj, no po prostu.
No zatem no nic się nie dzieje spektakularnego po ruchu na f4. No niemniej jest to dobry kierunek. Robert James Fischer. Samo to nazwisko, no legenda. Zagrał świetny ruch królowa na f2. Jednocześnie blokując, zakładając niejako opaskę na oczy białej wieży. Wieża już niby atakuje, więc no biały mógłby tutaj zaatakować teraz szachem. No ale no wiadomo, no teraz po prostu jest bicie, a po zabiciu nie bijemy wieży. Nie, nie, nie. Po prostu dajemy mata. Dlatego też powodu, z tego względu nie możemy zabić. Biały nie może zabić królowej, bo będzie znowu mat. Bardzo fajne wykorzystanie słabości pierwszej linii w obozie białego. Oczywiście gdyby... moment, moment, zaraz przestawię posunięcia, żeby był... Gdyby biały... Nie sugerujcie się proszę tym słupkiem, bo to jest takie hipotetyczne. Gdyby biały miał tutaj tego pionka, to chwila, przestawię. O, jest takie coś. To jest ta sama pozycja, tylko że biały ma tego pionka tutaj. Ruch, który wygrywał w tamtej pozycji, teraz jest bez sensu. To podstawka królowej. No bo po zabiciu szach, ale król ucieka. Dlatego też warto zadbać zawczasu o taką furtkę. O to, żeby wasz król mógł sobie spokojnie tutaj wejść i mieć drogę ucieczki. No dobra. Zatem królowa poszła tutaj. Jak sądzicie, co zagrał gracz pokroju Raszewskiego? Raszewski wtedy miał ranking około 2400, 2500, coś takiego, więc no, on był w czołówce światowej. Pamiętajcie, że to był rok 1970, więc no, te rankingi wtedy też wyglądały trochę inaczej niż teraz. Fischer w tamtym czasie miał ranking tak jakieś 2800, 2700 ileś, tam 80, 90, 2800, coś takiego. No dobra, biały... No właściwie może zagrać jedną, jedyną rzecz. Zagrać tutaj wieżą. No. No niestety, no co może zagrać? No tutaj? To jest... No to jest bez sensu tak naprawdę. Nie może tego zagrać, no bo po prostu podstawi królową. A tutaj może jeszcze coś się uda. Jak sądzicie, czy się uda? No, no nie uda się, no bo sami wiecie, że to Fischer. Fischer nie wypuszcza takich sytuacji. Po prostu idzie wieża. Wieża poszła na E1. No i konsternacja totalna. No nawet nie ma czasu, żeby zrobić furtkę. No bo oczywiście bicie królową. Więc no Raszewski... Próbuje, chwyta się brzytwy, no próbuje jedynej szansy, jaka mu pozostała. Bije królową piona na f7 z szachem. No konsternacja w obozie czarnego. Co mówię, w obozie białego. No bo co, no jeśli by na przykład Fischer teraz zabił królową, nadal ma wygraną, no ale no jeszcze jest jakaś walka. No biały być może liczy na to, że nie wiem, jakoś tego piona zabije, no przecież nie zabije. A no, no spróbował coś takiego. No czarny po prostu zabił królową królem. Po czym biały dostaje mata w następnym ruchu. Bez względu na to, czy to będzie tak... Czy to będzie tak? Oj, nie tak. Tak. Czy to będzie tak? Po prostu. Albo nawet tak. No, tych matów kilka było.
No, bardzo fajna pozycja, bardzo fajne poświęcenie królowej przez Fischera. Przyznam się, że widziałem kiedyś tą partię, no, wiadomo, no, sławna pozycja. Niemniej jakoś ją inaczej zapamiętałem, wiecie? Wydawało mi się, że tutaj jeszcze coś było. Być może to była ta pozycja, którą mam w głowie, to jakoś... To jest coś innego, być może jakaś inna, bardzo podobna gra. No, jeśli ją trafię, to także wam ją pokażę, tak dla porównania, no bo po prostu wkleję tutaj link. No i z mojej strony chyba tyle. No, dziękuję za obejrzenie. Pozdrowienia oczywiście pośmiertnie dla arcymistrza Fischera, który no, stosunkowo niedawno mu się zmarło. Jeszcze nie na wirusa, no jednak. No, fenomenalny gracz, no, legenda naszej dyscypliny. No i jak sami dobrze widzieliście na przykładzie tej partii, no, facet umiał. No i tego wam życzę, żebyście także umieli. Nie bójcie się nigdy poświęcać figur w taki sposób. No bo tak naprawdę to nie było jakieś ekstremalnie trudne zadanie, trudna pozycja. Ale też pamiętajcie, że to w 70 roku, żeby dotrwać do takiej pozycji, tak już ubogiej figury, trzeba było wysiedzieć kilka ładnych godzin, więc no, obydwaj panowie byli z pewnością bardzo zmęczeni. No i tym, no, widziałem wiele partii, tych także pozycji z książek, anegdot. No i też no, bardzo często bywało tak, że dobrzy gracze w takich pozycjach grali coś pokroju, nie wiem, królowa tutaj. No i słupek ich karał niestety. No tak, no, no i no tak, no cóż mogę więcej powiedzieć. Dziękuję wam za obejrzenie. Proszę o komentarze, o lubienia lub nielubienia. O komentarze, tak patrząc na to, co czasem się pojawia, tylko te mądre, tych głupich proszę, te głupie proszę zachować dla siebie lub nie wiem, dla kogoś, komu się to spodoba. Jeśli chodzi o lekcje, moi drodzy, bo, no, bo cały czas te zapytania się pojawiają, na ten moment mam kilka wolnych terminów, więc no, jeśli ktoś jest zainteresowany, no to proszę o kontakt mailowy lub chyba też macie mój numer, ale no jednak prosiłbym o kontakt mailowy. Ten kubek 87, ta skrzynka Yahoo. No, to jest najwygodniejsza forma kontaktu dla mnie. No i tak. Cóż mogę jeszcze dodać? Życzę wam zdrowia, moi drodzy, no bo wiadomo, jakie mamy głupie czasy. No i tak, no trzymajcie się. Cześć.